proponowała garnizona. Dobra, w porządku. I teraz to zakończymy. Do kamery. Do kamery. Czyli ty się obracasz do kamery, tak? Bo ja bym skończył może na... No tak, 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 tak. I ode mnie i zjedziesz na muszce. Dobra. Dobra, to słuchamy. Ten pan kroczek do tyłu zrobić. Dobra. 16 punktów. Słucham? 16, tak? No to słuchajcie. No, jedziemy. A potem 16 Pułk Piechoty pojawił się na froncie polsko-ukraińskim. W 1920 roku była wojna bolszewicka, a potem spokojne, garnizonowe życie w Tarnowie aż do jesieni 1939 roku, kiedy to, pomimo tego, że była piękna, powiało zupełnie nowym konfliktem, ale o tym, jak mawiał Kipling, to już zupełnie innej historii. Dobra, zagramy. Słucham. Tak jest, tam podpisuje. A potem front polsko-ukraiński w 1919 roku, wojna polsko-bolszewicka rok później i wreszcie spokojne, garnizonowe życie do roku 1939 właśnie w Tarnowie. A kiedy lato tego roku było piękne, kiedy przyszedł czas sprawdzianu żołnierskiego jesienią 1939 roku, Pułk opuścił koszary tarnowskie i poszedł wraz z oddziałami Armii Kraków na swój kolejny bojowy szlak. Takie to już dziwne historie tych małych jednostek w dużych miastach i dużych miast, małych jednostek. Idiotyzm, jem po dużych miast, idiotyzm. Jeszcze raz, muszę to powtórzyć. Jest, dobrze. A potem w 1919 roku był polsko-ukraiński, rok później wojna polsko-bolszewicka i wreszcie normalne garnizonowe życie w Tarnowie. A kiedy przyszło to piękne lato 1939 roku, 16 wraz z oddziałami Armii Kraków poszła na wrześniowe. Jeszcze ale po tył. Masz jeszcze to. Po tył. Masz. A potem był front polsko-bolszewicki w 1919 roku, rok później wojna polsko-bolszewicka i wreszcie spokojne, garnizonowe życie w Tarnowie. Aż do tego pięknego lata, roku 1939, kiedy żołnierze 16 powieści wraz z oddziałami Armii Kraków poszli na swój kolejny żołnierski szlak. Ale o tym, jak mawiał Kipling, zupełnie inny. Pytania? Pytania?